Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym wojowniku. Odcinek troszeczkę krótszy, ale wydaje mi się, że dość ciekawy, dlatego że dzisiaj pokażę Wam, jak wykorzystuję już na takim wyższym poziomie event Kowala w połączeniu właśnie z weekendem epickim, żeby jakoś sensowne ilości surek na tym zyskać. Surek oczywiście tutaj do Kowala, dlatego że jak wiemy, często jest takie właśnie połączenie, jak mamy w ten weekend, gdzie jest właśnie kocioł w kuźni, który przede wszystkim daje nam 15 rozmontowań zamiast tutaj standardowych 5, jak na co dzień po prostu. No i oprócz tego mamy weekend epicki, czyli po prostu 5 razy zwiększona szansa na wydropienie jakichś tam epickich przedmiotów tutaj w sklepach, dzięki czemu możemy fajne ilości surowcy do Kowala zyskać. I tak jak na początku, to wydaje mi się, że tak jak na W50 zresztą widzicie, jest to, nie wykorzystuję tego w ten sposób, dlatego że tam jest jeszcze dużo innych wydatków, tam póki co epiki się same znajdują z wieży, ze strefy mroku i tak dalej. Tak właśnie na takim wyższym poziomie, no to należałoby robić to troszeczkę inaczej. No i ja Wam pokażę, jak to robię, wykorzystując właśnie ten event epicki. To jest odcinek taki dodatkowy, miało go nie być, nagrałem go praktycznie od razu po nagraniu tego filmu z W50 właśnie w piątek. Ten film pewnie wleci w sobotę albo w niedzielę, jeszcze zobaczę. No ale do rzeczy, na wstępie standardowo, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę i subskrybujcie z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. Możecie również zostawić komentarz, jak Wy wykorzystujecie tego typu eventy. Zapraszam po prostu do komentowania, do subskrybowania i do zostawiania kciuków w górę. I tak, o co w ogóle chodzi i jak ja to robię? Po pierwsze, co powinniście używać, jest coś takiego jak kalkulator do Kowala. Ja o tym już mówiłem, gdy nagrywałem Wam poradnik do Kowala, ten, który tam w nawiasie ma 2020. Możecie sobie wpisać poradnik do Kowala, Neutral czy coś takiego. I tak jak mówię, są bodajże dwie wersje, tą drugą oczywiście z 2020 roku, bo ona jest aktualna i tam Wam pokazuję, jak używać tego kalkulatora. Do Kowala. Link do niego jest oczywiście w opisie pod każdym filmem, jaki wrzucam i pod tym też, także tam możecie sobie wbić. I ten kalkulator Wam oblicza trzy wersje itemku. Itemek, który Wam daje najwięcej metalu, itemek, który Wam daje najwięcej kryształu i itemek, który jest taki, można powiedzieć, najbardziej zbalansowany, czyli taki, który Wam daje mniej więcej porówno i tego, żebyście, wiecie, jakoś to mieli porówno. Obecnie ja na swoim tutaj wojowniku, bo on posłuży jako taki przykład, gram od 1 maja 2020 roku, czyli wtedy był start serwera. Na ten moment, jak widzicie, mam 800 tysięcy metalu, niecałe 600 tysięcy kryształu. No i itemki mam tutaj ulepszone, broń mam razy 14, a resztę mam ulepszonych itemków razy 13, więc wydaje mi się, że nie jest to wcale taki zły wynik. I o co tutaj chodzi? No zapewne widzieliście wielokrotnie, zwłaszcza u graczy free to play i tak dalej, że chociaż u grzybiarzy, którzy nie znają tego sposobu, raczej również, że wygląda to tak, że metalu mają tam po kilka milionów, no a tutaj kryształu to są dość niskie wartości. No i wiadomo, jako gracze free to play, no to raczej tak to będzie wyglądać, bo tutaj nie będziecie się bawić zmiany wyglądów, jakieś tam kupowanie epików i tak dalej. Natomiast jeżeli jesteście graczami grzybiącymi, no to już na takim właśnie wyższym poziomie, na takim, no mówię, etapie takim, powiedzmy 400 plus level, dobrze jest wykorzystywać właśnie ten weekend, te 3 dni, żeby rozmontowywać po prostu 45 epików. Jak ja to robię, żeby było szybko? Wiadomo, że można by tutaj szukać w zbrojowni epików po prostu, w wstukiwać każdego do Kowala, w sensie do tego kalkulatora do Kowala, zmieniać wygląd na taki, który on nam tam pokaże, który jest najbardziej zbalansowany pod względem metalu i kryształu i po prostu rozmontowywać, z tym, że jest to dość czasochłonne. Ja jeżeli sobie tutaj robię zapas epików po prostu do kibla i tam na przyszłe dni do kolejnego weekendu epickiego, to kupuję właśnie epiki ze zbrojowni, no bo w taki zwykły dzień bez eventu robię tak, że po prostu wrzucam jeden epik do kibelka, dajmy na to, że to będzie, no powiedzmy, no załóżmy, że to, na razie nie będę tego wrzucał, zaraz Wam powiem dlaczego. Powiedzmy, że ten hełm, wrzucam go sobie do kibla, on mi się tam zmienia, załóżmy, na hełm dla maga, no i wklepuję w kalkulator, który wygląd mi się najbardziej opłaca, zmieniam, rozmontowywuję i tyle. I oczywiście staram się rozmontować również cztery inne zwykłe itemki, które mi dadzą po prostu sam metal, no i tam ewentualnie jakieś małe ilości kryształów, nie? Więc na co dzień tak to po prostu robię. Są jeszcze osoby, które na przykład kupują sobie cały ekwipunek podczas weekendu epickiego tylko i wyłącznie broni, po to, żeby, bo jak wszyscy wiemy, broń maga oraz zwiadowcy zabiera nam tutaj dwa sloty u Kowala zamiast jednego, więc wiadomo, jak mamy cały tutaj ekwipunek broni zawalony, no to możemy sobie, no to tak jakby mamy dwa itemki do Kowala, które zajmują tylko jeden slot, bo jest to, tak jak mówię, albo tam jakiś łuk dla zwiadowcy, albo jakaś różdżka dla maga, no ale ja tak
tak nie robię, bo jest to dość kosztowne, poza tym, no wiadomo, te epiki się prędzej czy później skończą, więc ja tutaj preferuję sobie trzymać jakieś itemki właśnie do Wiedźmy, które tam kosztują 2,5 miliona, nawet takie zwykłe, no ale okej, do rzeczy, więc w zwykły dzień, tak jak powiedziałem, robię to w następujący sposób, natomiast jeżeli są 3 dni eventu Kowala, to ja, żeby to zrobić w miarę szybko, roluję sobie po prostu tutaj gabinet magii. Dlaczego gabinet magii? Już wam tłumaczę, dlatego że tu możemy od razu wrzucić do toalety, dlatego że itemki z gabinetu magii już znam na pamięć, które najbardziej się opłaca robić. I jeżeli chodzi o Trinket, jest to po prostu ta czarna dziura, zaraz wam tu pokażę jakieś inne. Jeżeli chodzi o tutaj powiedzmy, no tu znowu nam się Trinket, ale to oczywiście kupimy, zmienimy. Jeżeli chodzi o pierścionek, to jest to ten ring taki, zaraz wam to oczywiście zaprezentuję, nie będę tu nic innego, w sumie to mogłem jakieś potki ewentualnie pokupować, ale to tam przy okazji. Wiadomo, że musimy też na takie coś odłożyć trochę golda, no bo jednak jakby nie patrzeć, troszkę to kosztuje. No i jeżeli chodzi o pierścionek, to jest taki ring, a jeżeli chodzi o wisiorek, to jest dokładnie ten wisiorek, który mamy założony. I po prostu robię to w następujący sposób, że tutaj sobie roluję, nie robię tego w zbrojowni, bo tak jak mówię, musiałem po prostu innych itemków zwykłych, nie pamiętam jaki wygląd musiałbym zmienić, to jest tam, jeżeli chodzi o broń, to są różne wiadomo obrażenia, różne statystyki, jeżeli chodzi o to tak samo inne itemki, to pancerz i tak dalej, no a jeżeli chodzi o gabinet magii, to zawsze jak wstukacie, niezależnie jakie wam dają statystyki, no to właśnie będzie wam się najbardziej zbalansowany wygląd pojawiał tych trzech rzeczy, które przed chwilą zaprezentowałem, więc tu możemy od razu zmienić, tutaj jest ten i te dają najwięcej i zaraz wam tu jeszcze mogę zaprezentować jak to wygląda, żeby wam porównać przed i po, na przykład mamy coś takiego i zobaczcie, ten itemek daje mi 1150 metalu i 2222 kryształu, po zmianie tutaj wyglądu na czarną dziurę, jak widzicie daje mi, no kryształu mi daje chyba, w sensie metalu mi daje bodajże tyle samo, już teraz nie pamiętam, zaraz zobaczymy jeszcze raz, ale daje mi tutaj jak widzicie o 200 więcej kryształu, więc jakby no to wydaje się, że to nie jest mało i tak dalej, ale na dłuższą metę porównajcie sobie, że przez 3 dni 45 takich itemków rozmontujecie, na każdym zrobicie taki zysk, no to naprawdę tych surek daje dużo. Dobra, spójrzmy jeszcze raz, ten nam daje na przykład 720 metalu tylko i 2400 kryształu, jak zmienimy wygląd, to bodajże kryształ się bardzo nie zmieni, bo i tak dawał dużo, no ale na przykład w tym wypadku, zobaczcie, bardziej nam się zbalansuje metal i tego metalu dostajemy więcej, więc ja to robię po prostu w następujący sposób. Tutaj głównym kluczem, można powiedzieć, tego wszystkiego jest właśnie ten kalkulator do Kowala, który wszystko wam powie tak naprawdę, jeżeli będziecie chcieli na przykład zamiast takiego najbardziej zbalansowanego, ja preferuję to, ale jeżeli chcecie nie takie zbalansowane, tylko na przykład itemki, które się nastawiają tylko i wyłącznie na kryształ, bo jego wam bardzo brakuje, no to też tam sobie możecie wybrać, bo tak jak mówię, warianty są 3. Dobra, tu jeszcze zmienimy wygląd, tutaj cyk, no i tak to robię, nie wiadomo, jakbym miał więcej miejsca w ekwipunku, to bym więcej tego nakupił, a mam tylko 3 sloty, dlatego że no zapas epików będę robił dopiero w niedzielę z tego powodu, że po prostu może się jeszcze trafić coś tutaj do Wiedźmy. Jak widzicie, mamy bardzo dużo broni i tarcz, więc jakby Wiedźma przez na przykład jutro albo w niedzielę chciała właśnie bronię, to dużo bym tutaj golda zyskał, także na razie nie chcę tego sprzedawać. Tu mam jeszcze jakieś rękawice za 10 baniek, to również czekam, aż Wiedźma będzie chciała rękawice, no ale po prostu tak to wygląda. Dobra, ile my tu jeszcze potrzebujemy? 6, czyli jeszcze dwa razy musimy załadować te nasze 3 sloty. O, tu nam akurat poleciało, zobaczcie, poleciały nam dwie rzeczy i w tym jedna już ma wygląd taki, jaki ma mieć, to już nawet nie musimy zmieniać. Dobra, tu wybieramy to i tu sobie wszystko porozmontowujemy, cyk, cyk, cyk. Do kibelka już dzisiaj oczywiście wrzucałem, to możemy od razu rozmontować. No i dobra, jeszcze dwa epiki, jak widzicie, i będziemy mieli to z głowy. Grzybków mieliśmy na początku 5200, zaraz zobaczymy ile będziemy mieli na koniec. Więc no jeżeli jesteście grzybiarzami, przeważnie, no wiadomo, event Kowala wypada dość często ostatnio niestety, no ale generalnie jak widzicie przez, zależy od szczęścia, ale przez 3 dni na coś takiego powiedzmy maksymalnie idzie no tak z 1500 grzybów, nie? Dzisiaj mi poszło akurat sporo, ale tu też trochę rolowałem i tak dalej, ale tak około 1500 grzybów idzie na 3 dni właśnie takiego wykorzystywania eventu Kowala, a wydaje mi się, że jest to dość warte, nie?
warte gry, jeżeli jesteście grzybiarzami oczywiście. Tak jak mówię, są ludzie, którzy kupują na weekendzie epickim tylko i wyłącznie bronie, tak jak ja tu mam tutaj tych broni troszkę odłożonych, bo no po prostu wtedy za jednego slota w ekwipunku zajętego mają tak jakby dwa sloty u kowala, to już tłumaczyłem, no ale to wiecie, to też nie da rady tak wykupić, żeby mieć na co dzień, zwłaszcza też, że to też są osoby, które na przykład już nie wrzucają w ogóle itemków do kibla, tylko już mają aurę 66, czyli maksymalną, bo o ile się nie mylę, to 66 aura jest maksymalną i po prostu wtedy już skupiałem się tylko i wyłącznie na kowalu, bo tej aury nie muszą dalej boostować. Także no tutaj jeszcze później, jeszcze ta taktyka się delikatnie zmieni, ale w tym momencie ja osobiście robię coś takiego i wydaje mi się, że nie jest to głupie, biorąc pod uwagę tutaj w porównaniu do innych moje ulepszenia i moje ilości surek. Tu na pewno In Your Face również podobnie robi. Tu widzę, że on ma, o zobaczcie, on ma tutaj wszystko ulepszone razy 14, a broń ma za to razy 13, a jak to u nas wygląda? No my też byśmy mogli tak zrobić, tylko ja już na razie się wstrzymuję do kolejnego legendarnego lochu i może wtedy jak odłożę odpowiednią ilość surek, no bo zobaczcie tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no też bym mógł mniej więcej tak zrobić, ale jeszcze jak odłożę ilość surek odpowiednią, to może już po razy 15, bo ulepszam itemki na przykład halloweenowym legendarnym lochu i tak dalej. Tu jeżeli chodzi o Pikachu, on też ma wszystko po ulepszane razy 14, więc robi podobno, chociaż nie, tu dwa itemki razy 13, no i tutaj o, tu ma na przykład razy 15 broni, tu ma resztę razy 14, to Kero też na ładnym poziomie te surki trzyma, no ale jak widzicie nie odstajemy od topki, więc o to tutaj najbardziej chodzi. Ja też bym mógł prawdopodobnie ulepszyć to razy 15 i chyba możliwe, żeby w miarku na jeden albo dwa itemki, żeby ulepszyć razy 14, ale tak jak mówię, nie chcę na razie tego robić. Dobra, to by było na tyle, taki krótszy odcineczek, tak jak mówię, takie moje wykorzystanie weekendu kowala w połączeniu z weekendem epickim. Jeżeli chcecie, to możecie również tak robić, jeżeli grzybicie nie, to nie. Odsyłam was przede wszystkim do kalkulatora, do kowala, bo on myślę, że jest najbardziej istotny w tym temacie i tyle. Także ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów przy piątym komentarzu i opisie i możecie wbijać na Twitcha. Także raz jeszcze dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!